Szczęść Boże, Justyna Zembrzuska. Zapraszam na poranne wydanie informacji dnia. Dziś odbędą się uroczyste obchody 14. rocznicy katastrofy smoleńskiej. 10 kwietnia 2010 roku zginęło 96 osób. Wśród nich prezydent Lech Kaczyński oraz jego żona Maria. Prezydent Andrzej Duda złoży dziś wieńce przed sarkofagiem Marii i Lecha Kaczyńskich w krypcie na Wawelu, a także przy grobach ostatniego prezydenta Rzeczypospolitej na uchodźstwie, Ryszarda Kaczorowskiego, księdza Józefa Jońca, księdza Zdzisława Króla, księdza Andrzeja Kwaśnika oraz przy tablicy upamiętniającej ofiary katastrofy smoleńskiej w warszawskiej świątyni Opatrzności Bożej. W kościele seminaryjnym pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i świętego Józefa Oblubieńca przy krakowskim przedmieściu w Warszawie właśnie rozpoczyna się uroczysta msza święta. O godzinie 19:00 msza święta w bazylice archikatedralnej świętego Jana Chrzciciela, którą transmitować będzie telewizja Trwam. Na koniec obchodów o godzinie 20:00 odbędzie się marsz pamięci z bazyliki archikatedralnej przed Pałac Prezydencki. Prawo i Sprawiedliwość wygrywa wybory samorządowe. Nie daje to jednak władzy w niektórych sejmikach. Trwają rozmowy o potencjalnej koalicji z Konfederacją i PSL-em. Do Państwowej Komisji Wyborczej spłynęły już wszystkie protokoły z obwodów głosowań. PiS zdobyło 34,27 punkta procentowego poparcia w wyborach samorządowych. I choć to zwycięstwo jest znaczące, to sytuacja w niektórych sejmikach nie jest do końca klarowna. Przykładem jest województwo podlaskie. Wynik, który osiągnęliśmy w tych wyborach, jest o 2 punkty procentowe wyższy niż było to 5,5 roku temu, czyli wtedy 41,5%. Dzisiaj 43,5%, a pomimo to mamy jeden mandat mniej niż wtedy. 15 mandatów w 30-osobowym sejmiku na Podlasiu należy do Prawa i Sprawiedliwości, a do samodzielnego rządzenia potrzeba 16 mandatów. W programie Polski Punkt Widzenia na antenie telewizji Trwam poseł Jacek Sasin mówił o potencjalnych rozmowach z radnym z Konfederacji. Na pewno dobrze by było, gdyby się udało tutaj uzyskać porozumienie i to jest takie, jak mówiłem już w zaraz po tych wyborach, bardziej naturalne, można powiedzieć, koalicja z przedstawicielem Konfederacji. Polityk nie wyklucza rozmów z innymi ugrupowaniami. I chcemy rozmawiać z każdym, również z innymi ugrupowaniami, no, przede wszystkim z Polskim Stronnictwem Ludowym. Podobna sytuacja jak na Podlasiu jest też w województwie łódzkim i na Mazowszu. Dobry wynik w wyborach samorządowych PiS-u to na pewno też nadzieja na zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego. W ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego PiS uzyskało ponad 45% poparcia. W tym tygodniu Sejm rozpatrzy projekty ustaw, które przewidują możliwość zabicia nienarodzonego dziecka do 12 tygodnia jego życia w łonie matki. Głosowanie w tej sprawie najprawdopodobniej odbędzie się w piątek, a więc na dwa dni przed organizowanym w Warszawie i Szczecinie Marszem dla Życia. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiedział, że w najbliższy czwartek odbędzie się pierwsze czytanie projektów ustaw, które przewidują możliwość zabicia nienarodzonego dziecka do 12 tygodnia ciąży. Bliźniacze projekty złożyły Koalicja Obywatelska i Lewica. Zagłosuję za tym, tak jak cała Polska 2050, żeby wszystkie cztery projekty skierować do Komisji Nadzwyczajnej, którą mam nadzieję powołamy. Są jeszcze dwie inne ustawy. Projekt Lewicy, który częściowo depenalizuje tzw. aborcję i pomoc w niej oraz projekt Trzeciej Drogi, który przewiduje możliwość zabicia nienarodzonego dziecka z powodów eugenicznych. W czwartek czytanie tych ustaw, w piątek prawdopodobnie w tym bloku głosowań o 12:00. Czy około 12 głosowania. Ponadto Polskie Stronnictwo Ludowe i Polska 2050 chcą referendum w sprawie życia poczętych dzieci. Uważam, że to jest trochę mydlenie oczu ludziom. Mówi premier Donald Tusk i przypomina, że wynik referendum nie jest zobowiązujący wobec Sejmu. Namawiam liderów koalicji 15 października, żeby na serio jednak zastanowili się nad taką jednoznaczną liberalizacją prawa aborcyjnego. Bez głosów Trzeciej Drogi koalicja rządząca może nie przegłosować zgłoszonych projektów. Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polski 2050 poseł Mirosław Suchoń zapowiedział, że w tej sprawie nie będzie dyscypliny klubowej. Deklarowaliśmy to zarówno na poziomie prekampanijnym, jak i w kampanii. Koalicja Obywatelska i Lewica będą musiały zatem szukać większości
większości dla swoich projektów. W debacie politycznej pomija się to, czym tak naprawdę jest tak zwana aborcja. Podczas dzisiejszego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu na Rzecz Życia i Rodziny wyemitowany został film dokumentalny Miało Nie Żyć, który opowiada o realiach tak zwanej aborcji w polskich szpitalach. Takie dzieci tak naprawdę to się odkłada i te dzieci umierają. Przewodniczący zespołu, poseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Uściński podkreśla, że polskie prawo powinno chronić życie nienarodzonych dzieci, a służba zdrowia powinna skupić się na leczeniu, a nie zabijaniu. Powinniśmy tego życia za wszelką cenę chronić, wspierać, opiekować się każdym życiem ludzkim, szczególnie tym, które jeszcze sobie samo nie daje rady właśnie pod sercem matki. Sejm rozpatrzy projekty koalicji rządzącej na kilka dni przed organizowanym w Warszawie i Szczecinie Marszu dla Życia. W ubiegłym miesiącu prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że zawetuje ustawy dotyczące zabijania dzieci nienarodzonych. I zmieniamy temat. Rząd przyjął tak zwane babciowe. Premier liczy, że wsparcie trafi do rodzin już w październiku. Ustawa dzieli jednak rządzącą koalicję. Wątpliwości zgłasza Polska 2050. Program Aktywny Rodzic, czyli tak zwane babciowe, skierowane jest do rodziców dzieci od roku do 35 miesiąca życia. Jeżeli rodzice chcą powierzyć dziecko opiece babci, cioci, dziadkowi albo niani, dostaną na to 1500 zł wsparcia od państwa. Warunkiem jest aktywność zawodowa. Mówiła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Na podobne wsparcie będą mogli liczyć rodzice, którzy zdecydują się na żłobek. Środki trafią bezpośrednio na konto placówki albo samorządu, który ją prowadzi. Większe wsparcie otrzymają rodzice dzieci niepełnosprawnych. Dla nich przewidujemy zwiększenie tego świadczenia z kwoty 1500 do kwoty 1900 zł. Mniejsze wsparcie, bo 500 zł popłynie do rodziców, którzy zdecydują się na pozostanie z dziećmi w domu. Jeśli Sejm i prezydent nie zrobią nam tutaj kłopotów, to 1 października to świadczenie powinno być już dostępne w każdym polskim domu. Poseł Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej twierdzi, że takich kłopotów nie będzie. To jest bardzo potrzebny projekt z punktu widzenia i gospodarki, ale również rynku pracy. Wątpliwości co do ustawy ma jednak Polska 2050, o czym mówi wprost lider tej partii Szymon Hołownia. My uważamy, jako Polska 2050, ale też i w trzeciej drodze nie brakuje takich głosów, że należy zadbać, nie mówimy nie, natomiast ten projekt nie może być niesprawiedliwy. Poseł Aleksandra Leo z PSL-u trzeciej drogi podkreśla, że trzeba sprawę dokładnie przemyśleć. Dla mnie każdy projekt, który aktywizuje zawodowo kobiety, jest dobrym projektem, ale z drugiej strony nasz budżet nie jest z gumy, więc może warto zastanowić się i czy na przykład nie przekazać tych pieniędzy na składkę zdrowotną. Widzimy wiele braków i wiele elementów, które są nie do zaakceptowania, wskazuje poseł Prawa i Sprawiedliwości Waldemar Buda. Potrzebna umowa z babcią i rodzicem, żeby odzyskać świadczenie, pokazuje pewną dozę nieufności wobec rodziców, dziadków. Nie powinno być to stosowane. Widać, że władza podchodzi do tego, żeby sformalizować ten program na tyle, żeby beneficjentów było stosunkowo niewiele. PiS uzależnia poparcie od ostatecznego kształtu ustawy. Były premier Mateusz Morawiecki zwraca uwagę, że obecna ustawa została znacznie okrojona. Będziemy wnioskować o to, aby przynajmniej on był w kształcie pierwotnym. PiS już zapowiada poprawki. Wątpliwości dotyczą m.in. rodzin wielodzietnych. Jeżeli mama z takiej rodziny nie pójdzie do pracy, to babciowego nie otrzyma. To, co teraz się dzieje, to ma zdecydowanie charakter czysto medialny, to znaczy pokazać swoją wrażliwość społeczną. Tak rządową ustawę komentuje socjolog dr Jerzy Żurko. Pozytywnie projekt ocenia ekonomista dr Aleksander Rezmer. Z jednej strony program będzie obciążeniem dla budżetu, ponieważ szacuje się, że w przyszłym roku będzie to prawie 4 miliardy złotych. Z drugiej strony pamiętajmy, że każda osoba, która jest aktywna na rynku pracy, także gospodarce przynosi wiele korzyści. Pytanie, czy ustawa przełoży się na wzrost dzietności w Polsce. Tu przez wiele lat nie udało się wypracować skutecznych narzędzi. A na koniec zagranica. Rośnie liczba ofiar w Strefie Gazy. Światowi przywódcy naciskają na władze Izraela w sprawie pomocy humanitarnej. Na razie nie ma szans na zawieszenie broni.
Kolejny dzień, kolejne ofiary śmiertelne. Co najmniej 14 osób zginęło po izraelskim ataku na obóz dla uchodźców w środkowej części Strefy Gazy. Ofiarą padli mój brat, jego córki, żona i inni obecni przesiedleńcy. Wszyscy zginęli. Wybuchy było słychać także na południu, w Rafach. Mieszkańcom zagraża także zbliżająca się izraelska ofensywa. Zwycięstwo wymaga wejścia do Rafach i wyeliminowania tam terrorystów. To się stanie, jest data. Sytuacja humanitarna w Strefie Gazy pogarsza się z dnia na dzień. Pomoc przekazała Wielka Brytania. Światowi przywódcy żądają od Izraela otwarcia korytarzy humanitarnych. Francja była pierwszym krajem, który zgłosił Unii Europejskiej propozycję nałożenia sankcji na izraelskich osadników dokonujących aktów przemocy na zachodnim brzegu. Jeśli będzie to wymagane także po to, by dostarczana była pomoc humanitarna, to tak zrobimy. Przekazał minister spraw zagranicznych Francji i dodał, że w przyszłym tygodniu ma się odbyć spotkanie z udziałem sojuszników w sprawie możliwych rozwiązań. Władze Izraela odpowiadają. Tylko wczoraj do Strefy Gazy dotarła wystarczająca ilość żywności, aby nakarmić każdego przebywającego tam mieszkańca. Izrael zapewnił również o otwarciu przejścia granicznego Erez prowadzącego do północnej części Strefy Gazy. Krytycznie wobec działań zbrojnych w Strefie Gazy wypowiadają się także Stany Zjednoczone. Prezydent USA Joe Biden mówi wprost o błędnej polityce premiera Benjamina Netanyahu. Nie zgadzam się z jego podejściem. To, czego się domagam, to przerwanie ognia przez Izrael na 6-8 najbliższych tygodni i całkowicie swobodnego dostępu do dostaw żywności i leków dla Gazy. Na razie nie ma jednak szans na zawieszenie broni. Hamas odrzucił zaproponowane przez Izrael warunki rozejmu, bo nie spełniały ich żądań. Do tej pory w Strefie Gazy zginęło niemal 33 tysiące Palestyńczyków. Na teraz to wszystko. Z Panem Bogiem.